Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której chciałabym zaprezentować Państwu protest. Protest, który został wystosowany przez Ruch Kobiet Ruchu Palikota, a został podparty przez kilkadziesiąt osób publicznych, znanych autorytetów. Protest ten dotyczy postawienia zarzutów karnych Korze za posiadanie na własny użytek pewnej ilości marihuany. Proszę Państwa, sprawa Kory pokazuje jak w soczewce absurd prawa karnego, naszego prawa i ustawy narkotykowej, która prowadzi do tego, że osobom za posiadanie na własny użytek niewielkiej ilości marihuany można nie tylko postawić zarzuty karne, ale można ich wsadzić do więzienia nawet do 3 lat. I ta ustawa, widać, że ta ustawa tak naprawdę nie działa, a właściwie działa bardzo źle, bo do więzienia trafiają nie te osoby, które powinny, a więc nie wielcy dilerzy narkotykowi, tylko często młodzi ludzie, nie mówię, czy inne osoby, jak na przykład Kora, którzy nie szkodząc nikomu, chcą korzystać ze swojej wolności, swoich praw do decydowania o swoim życiu. I Kora w tym przypadku no jest jeszcze szczególną osobą, żeby wobec niej można było zastosować tego typu sankcje, jak wtargnięcie do domu, przeprowadzenie rewizji, postawienie zarzutów karnych w tak szybkim trybie, w sytuacji, kiedy na przykład w sprawie Amber Gold nasz wymiar sprawiedliwości bardzo słabo sobie radzi i nie był w stanie ani zapobiec, ani w tym momencie pomóc tym osobom, które poniosły ogromne straty finansowe z uwagi na tę sprawę, na działalność tej spółki. Także widać, że nasze prawo działa źle, uderza nie w tych, w których powinno, a nie potrafi nas obronić przed rozmaitymi hochsztaplerami finansowymi. Proszę Państwa, wracając jeszcze do tego protestu, ta sprawa tak naprawdę, oczywiście tutaj zabieram głos w sprawie Kory, ale tu nie chodzi wyłącznie o Korę, tu chodzi o tych wszystkich anonimowych, często młodych ludzi, którzy są wsadzani do więzienia i mają już właściwie całe życie, że tak powiem, zdeterminowane i tym wyrokiem, jeżeli do tego dojdzie, i wychodzą już jako osoby, można powiedzieć, bardzo pokaleczone i z bardzo ograniczonymi szansami na przyszłość, na znalezienie swojej pracy. Ja przypominam przy tej okazji, że Ruch Palikota złożył 2 ustawy w tej sprawie, w sprawie naszej wadliwej polityki narkotykowej, i zwracamy się do ministra sprawiedliwości o wyznaczenie, określenie, co to znaczy posiadanie niewielkiej ilości narkotyków czy marihuany na swoje potrzeby. I ta ustawa czeka, jeszcze do tej pory nie została podjęta. Proszę Państwa, protest kilkudziesięciu osób, które dosłownie, nie wiem, w jednego dnia udało się skrzyknąć, nie powinien pozostać niewysłuchany. Chciałabym powiedzieć, że pod protestem podpisały się takie osoby jak Kinga Dunin, Małgorzata Fuszara, Agnieszka Graf, Manuela Gretkowska, Krzysztof Krause,
Kazimierz Puc, Wiktor Osiatyński, Janusz Palikot, Sławomir Osiatyński, przepraszam, Sławomir Sierakowski, Kazimiera Szczuka, Magdalena Środa, Krzysztof Warlikowski, Ewa Wojdyło. To są naprawdę autorytety, których głos powinien być bardzo poważnie wzięty pod uwagę przede wszystkim w całej naszej dyskusji na temat złego prawa, złej ustawy narkotykowej, która jak najszybciej powinna zostać zmieniona. Tyle ja ze swojej strony. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Pani Marszałek, jeśli można, jedna rzecz, ja bym chciał uściślić. Skąd Pani wie, że to był na własny użytek Pani Jackowskiej? Bo chyba ona do tej pory się nie wypowiadała na ten temat. Ja oczywiście nie wiem i przede wszystkim to co wiadomo, ja wiem to oczywiście z mediów, że była u niej przeprowadzona rewizja. Tyle wiem i że zostały postawione zarzuty. Z tego myślę konkluzje są jasne, a poza tym pytanie, co to znaczy na własny użytek, prawda? Można do celów naukowych wykorzystać, prawda, tak jak pan Kamil Sipowicz na przykład podaje. Także ja oczywiście nie mam pojęcia, do czego ta marihuana była potrzebna. To jeszcze jedno, jak pani ocenia wczorajszą konferencję Solidarnej Polski, podczas której przedstawiono list do Kory Jackowskiej, żeby nie promowała narkomanii w Polsce, tak w skrócie można to ująć, i była tam jeszcze matka chłopca, który, czy mężczyzny już dzisiaj pewnie, który zażywał narkotyki, no i teraz jakby, jak mówię, roztoczył się po prostu. To był zły adresat, dlatego że ja rozumiem, że pan poseł eurodeputowany Ziobro chce zwrócić uwagę na poważny problem narkomanii, ale twierdzenie, że Kora promuje stosowanie narkotyków jest absurdalne, bo nie znajdzie się żadna jej wypowiedź na ten temat. Oczywiście nie była żadną dealerką, więc po prostu nawet jeżeli uznamy, że problem jest poważny, to jest zły adresat i na pewno nie do Kory w tej sprawie pan Ziobro powinien pisać. Ale wiemy oczywiście, dlaczego napisał. No, chodzi głównie o to, żeby tak jak to ma miejsce od dwóch dni o nim mówiono i właśnie to się o tym się mówi, więc dlatego ja mam nadzieję, że teraz będzie się mówiło też o innych osobach publicznych, bardzo znaczących, autorytetach, które również w tej sprawie głos zabrały. Dzień dobry, Michał Tracz, TVN24. Pani Marszałek, dwa pytania mam. Pierwsze, dlaczego mówi Pani o Korze jako osobie szczególnej? Mówiąc o tym wtargnięciu, tak przez policję, przeszukiwaniu, mówiła Pani o szczególnej osobie, to dlaczego pani Kora jest osobą szczególną, a statystyczny Kowalski nie jest szczególną osobą? Czy znana piosenkarka powinna liczyć na jakieś specjalne względy, nie wiem, policji czy prokuratury? A drugie pytanie, czy nie uważa pani, że stoi pani trochę jakby w sprzeczności dwóch ról? Bo z jednej strony jako posłanka, przedstawicielka Sejmu odpowiada pani za tworzenie prawa, a zamiast chyba mówić w tej chwili o zmianie prawa, to de facto takim protestem nawołuje pani do jego łamania. Po pierwsze, że Kora jest osobą szczególną, to chyba co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Jest to wspaniała artystka, kultowa artystka, która odegrała ogromną rolę w naszym życiu kulturalnym, co oczywiście nie oznacza, że ma być traktowana w sposób wyjątkowy i nie została w ten sposób potraktowana, natomiast nie można oczywiście nie dostrzegać faktu, kim jest Kora i dlaczego o tej sprawie mówimy. Natomiast w naszym proteście, jeżeli pan miał okazję się zapoznać, to zwracam uwagę, że my właśnie podkreślamy, że to nie chodzi o to, żeby Korę traktować w jakiś sposób wyjątkowy, bo tak naprawdę przede wszystkim tutaj trzeba
zmienić prawo, żeby to prawo było chroniło tak naprawdę te osoby, które są osobami anonimowymi i mają mniejszy dostęp do mediów i nagłośnienie tego problemu. Także nie widzę tutaj żadnego sprzeczności z tym, co mówiłam. A teraz jeśli chodzi o kwestię prawa. Jako polityczka i posłanka, nie tylko ja, ale wszyscy parlamentarzyści, dążymy do tego, żeby w Polsce było dobre prawo, co oznacza często zmianę tego prawa. Jak już wspomniałam, ruch Palikota w tym roku złożył już dwie ustawy w tej sprawie. Dwa projekty ustaw, jeden w styczniu, drugi w czerwcu. I jedna ustawa, jeden projekt został już odrzucony, drugi jeszcze nie był procedowany. Nie spodziewamy się niestety pozytywnego rozwiązania, a wydaje się, że ta sytuacja, którą mamy do czynienia z KOR-ą, mogłaby być znakomitą okazją do tego, żeby przyjrzeć się naszemu prawu, przyjrzeć się temu, jak ono działa, że ono nie działa tak, jak powinno, że ono jest wymierzone nie w tych, w których powinno i cierpią właśnie osoby, że tak powiem, które i tak są pokrzywdzone i które ze strony państwa powinny uzyskać pomoc. Pomoc w leczeniu, czy pomoc socjalną, czy innego typu, czy przede wszystkim medyczną. A nic takiego w Polsce się nie dzieje. Rafał Poniatowski, to pan 24. Chciałbym zapytać o coś innego. Badania SNG KRC dla RMF-u mówiące o tym, że państwo w tej najnowszej edycji mają 7% poparcia Sojuszu Lewicy Demokratycznej 11%. A chciałbym o to zapytać generalnie w kontekście ostatnich kilku miesięcy. Widać wyraźnie, że od czerwca, że tak powiem, stali się państwo drugą partią lewicową, a nie pierwszą, jak to było w wyborach i później w poszczególnych badaniach. No tak, ale gdyby spojrzeć na to z punktu widzenia tego momentu, kiedy mieliśmy wybory, kiedy ruch Palikota miał po prostu zero poparcia, zgodnie z według wszystkich najbardziej cenionych i prestiżowych sondaży, a dostaliśmy się z poparciem 10% czy ponad 10%, myślę, że tak jak najbardziej możemy spać spokojnie, co nie oznacza, że oczywiście, że trzeba robić wszystko, żeby przekonać do siebie społeczeństwo, ale mówię, sondaże każdego dnia mamy inny sondaż innej pracowni z zupełnie innym wynikiem i gdybyśmy się chcieli z tego powodu bardzo denerwować, to rzeczywiście niczym innym byśmy się nie zajmowali, a my mamy robotę do wykonania. Jeśli to wszystko, to dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.